No, drugi dzień prac monobloków i co? Powstaje transformator zasilający. Tutaj podwójnie jest winięte. Napięcie na GML-e są podwójnie winięte drutem jedynką, czyli po 1,5 ampera każdy, czyli 3 ampery. I jest tak. Napięcie anodowe 0,4 drutem. Tutaj na pierwotnym mam odczepy, także będę mógł sobie jeszcze podciągnąć, że tak powiem, te napięcia. No i napięcie żarzenia tutaj na dwie lampki to w zupełności 0,7 drutem wystarczy. Około 1 ampera wyjdzie, nie? No i transformatorek jest przewinięty. Zaraz będę go składał i będziemy testować, nie? Nasz zasilacz do monobloków. No, powstaje pomału, powstaje zasilacz. Tak to będzie z przodu wyglądać. Trzy barwy diutki. Tu już mam wszystko połączone, trafo posprawdzane, już przewinięte. No teraz tutaj mamy wyjścia i ten tak, to jest masa. A tu mamy żarzenie anodowe, napięcie 52 V, bez filtracji. Po filtracji wyjdzie dużo więcej, około 90 V, 80 tam z kawałkiem. I napięcie na GML. Zaraz to wybadamy i będziemy tutaj musieli podpiąć pod te gniazda te napięcia. Jeszcze co to zostało? Podłączyć właśnie tą diutkę pod tutaj, pod te diutki, które tutaj są już na płytce. No i zaraz będziemy testować. No, ja to sobie jak zrobię, złożę, będzie zasilaczyk. Trochę wagi dostał, transformator doszedł, no to i zaczęło ważyć, nie? Blaka z przodu aluminiowa. O, no dobre 5, gdzieś pewnie z 6 kilo. No, nie no mniej, z 5 kilo. Na nóżkach z tyłu wejście zasilania. Tutaj jeszcze będzie dorobiony przełącznik, taki wyłączenie całkowicie z sieci. Z przodu jest włącznik standby na dotyk, nie? Nie na dotyk, na przyciśnięcie on-off. I zaraz podłączymy diutki, ustawimy czasówki, ponieważ ta czasówka anodowego napięcia musi być troszkę szybciej włączana niż później te czasówki, które opóźnienie włączenia głośników, które już będą na płytkach z wzmacniaczy tych GML. O właśnie, tak to mniej więcej będzie wyglądać na przekaźniki. Powiem tak, strasznie drogo zapłaciłem za te przekaźniki, nie wiem dlaczego, ale no takie ceny mamy tutaj u nas w moim mieście, są takie ceny. Dobra, mało ważne, będziemy to zaraz podłączać i spróbujemy to. No na tych szpilkach to się wbija, trzeba jeszcze podstawki koniecznie, bo będziesz rysował każdy jeden mebel, na którym to wstanie. Trzeba będzie jeszcze dotoczyć do tych szpilek podstaweczki, nie? O, tak, bo to są takie ostre, że folię nawet rozrywa, także no jest trochę tych szpilek. Dobra, niech ma już się przydadzą, może kiedyś zrobię standy do kolm. Zasilaczek powstaje pomału. No dobra, zasilacz już prawie skończony, zostało tutaj jeszcze podłączać te wtyki, ale to już mało ważne. W tej chwili stoi na standby i jest wszystko tak jak ma być. Mamy tak, grzanie niebieskie, tutaj jeszcze nie wkręcony ten przycisk, bo to na razie jeszcze nie poskręcane. I tak jak mówiłem, wszystko mamy ok, wszystkie napięcia są bardzo dobre, jest 26 V na wyjście na GML, 52 V jest anodowego, plus filtracja to będzie około 90, tak jak mówiłem. No ale i wszystko jest zautomatyzowane już w tej chwili. Teraz tak, wciskamy power, pierwsze co jest, to jest grzanie lampek, na niebiesko świeci jak widać.
i po 28 sekundach bodajże, tak jak liczyłem, powinno nam włączyć napięcie anodowe, a w tym czasie będzie już we wzmacniaczu kolejny układ, który będzie nam po włączeniu anodowego odmierzał włączenie opóźnienia głośników, tak żebyśmy nic kompletnie w głośnikach nie słyszeli. Zobaczcie, się nagrzało i przeszło sobie w zielone. I już jest zasilacz gotowy do pracy. Linia Protect też będzie puszczona. W razie coś by się zepsuło, któryś bezpiecznik by się tutaj upalił, automatycznie tutaj będzie kolor taki bursztynkowy. Czerwień i zaraz może nie będę wyciągał, bo tutaj jest jeden 240 V, jeden jest anodowy, jeden jest na GML, nie? No, także wyszedł zasilacz na stalaczku tutaj jednym. I teraz tak, cała filtracja będzie we wzmacniaczach, w oddzielnych tych monoblokach. No i co poza tym? Dobra, wyłączmy go na standby. Mamy czerwony, czerwony trochę jest ciemniejszy kolor. Wszystko tak jak ma być. Zaraz wkręcę jeszcze ten włącznik, ten sensor, ten dotyk. I to będzie tyle. No i jeszcze podlutuję te gniazda, poskręcam go dzisiaj, która to godzina jest. No, a w 5 do 6, no, od rana, ale transformator, zasilacz jest zrobiony do monobloków. Cały dzień pracy. A wczorajszy dzień to były te fronty. Wszystko tutaj było szlifowane, frezowane. Nadruki robiłem i dobra, włączam. Grzeją się lampy. Grzeje się lampka. Trochę ostro razi te zielone. Zaraz ja ją tutaj rezystor wstawię jeszcze przed. Niebieskie. Strasznie jest rażące. Rezystorek jeszcze tutaj jakiś tam chyba bodajże 200 ohmów, 220 ohmów. No, cyknął przekaźnik już i zaraz przejdzie w zielone. Przeszło w zielone. I jest gotowy do pracy. I w tym czasie, kiedy on przychodzi w zielone, się włączają głośniki w monoblokach. Między cyknięciem przekaźnika a przejściem na zielony już głośniki powinny pracować, bo przekaźnik puszcza anodowe, czyli lampa już jest rozgrzana, nie? I włącza dosłownie po puszczeniu, po 4-5 sekundach, tak ustawię, będzie włączać głośniki, także nawet nie będziemy słyszeć, że się to włączyło. No, tylko cykanie przekaźnika, bo słychać cykanie przekaźnika. Transformator jest na lakier poskładany i wszystkie blachy są lakierowane. Nic kompletnie, zero przedźwięków, zero burków. Jeszcze zobaczę, jak nałożę pokrywę, ale myślę, że też nie będzie żadnych przedźwięków, bo to jest aluminium i nie będzie drżała ta pokrywa, nie? No i dobra, króciutki kolejny odcinek z całego dnia pracy. Zasilaczyk do monobloków. No, będzie wersja Gold, że tak powiem. Będzie wszystko perfekt zrobione. Także łapki do góry stawiajcie. Ja pozdrawiam. I najważniejszy element, że tak powiem, wzmacniacza został wykonany.